Łukasz Kocur, dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę Dnia Echo 24. Chcemy Państwa uwagę zwrócić szczególnie dziś na budżet powiatu wrocławskiego. Nieprzypadkowo, ponieważ w tych perspektywach unijnych, o których również, proszę Państwa, w naszym studiu bardzo często mówimy, warto pamiętać oczywiście o dacie roku 2020, bo to nie tak, że cały powiat wrocławski, ale przecież my wszyscy, mieszkańcy powiatu wrocławskiego, objęci jesteśmy właśnie tym budżetem Regionalnego Programu Operacyjnego, między innymi w perspektywie lat 2014-2018. I jak sumujemy to tak do miesiąca września bieżącego roku, no to naliczymy w sumie w okolicach 11 projektów. Przybliżona kwota wydatkowania w okolicach 33 milionów. Moimi Państwa gościem dziś w naszym studiu jest starosta powiatu wrocławskiego, pan Roman Potocki. Panie starosto, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Ten okres zimowy nam się zbliża, dlatego tak mocno ten budżet chcemy zaakcentować na początku naszej rozmowy, panie starosto. Nie przypadkowo, bo to rzeczywiście te budżety domowe wrocławian też się tam jakoś zamykają. Święta przed nami w jakiejś perspektywie. Projekt unijny. Regionalny Program Operacyjny do roku 2020, panie starosto. Na dzień dzisiejszy taka krótka diagnoza pana starosty. Na jakim etapie jesteśmy? Już oczywiście odpowiem na to pytanie, ale zanim odpowiem na pytanie, kilka słów na temat tych budżetów, tak? Bo jesteśmy w okresie właśnie projektowania nowych budżetów. Wszystkie samorządy w Polsce, na Dolnym Śląsku są w trakcie przygotowywania nowych budżetów na nowy rok 2018, ważny rok, bo to przecież rok 2018 będzie rokiem wyborczym, w związku z tym każdy chce w tym roku wyborczym jak najwięcej jeszcze inwestycji dla mieszkańców zrobić. I rzeczywiście my kończymy też już przygotowania do naszego budżetu, który lada moment trafi na sesję Rady Powiatu, bo to przecież Rada Powiatu uchwala ten budżet. No i tutaj muszę powiedzieć jedną ważną rzecz, zanim dojdę do tych projektów unijnych, bo oczywiście, żeby przystąpić do projektów unijnych, żeby sięgnąć o te środki, trzeba mieć najpierw swoje środki. Dlatego takie krótkie wprowadzenie dotyczące finansów. I powiem jedną ważną rzecz, bo po pierwsze zamykamy ten budżet powiatu wrocławskiego w roku 2017 kwotą 120 milionów. Przygotowany budżet na rok 2018 jest rekordowy w powiecie wrocławskim. Jeszcze nie będę mówił o konkretnych kwotach, ale liczymy, że on wzrośnie około 20-25%. To w skali kraju, panie starosto, przepraszam, że idę w słowo, to jest naprawdę ewenement. Ja mówię o tym nieprzypadkowo, bo jak popatrzymy na Urząd Marszałkowski, to wiemy oczywiście, że nawet z ramienia Urzędu Miasta, tam nieraz bez tego zadłużenia czy bez kredytu się nie da po prostu iść do przodu. Tutaj ta perspektywa jest naprawdę zadowalająca. Dokładnie tak. I teraz wracając do pytania, czyli RPO, środki unijne, rzeczywiście w tej chwili już mamy nowe dane, nowe statystyki, bo mamy w tej chwili 12 projekt zatwierdzony do realizacji. Pierwotnie było to tylko 11. Dzisiaj już mam tą informację, że na 12 złożonych, i to jest też bardzo duży sukces powiatu wrocławskiego, na 12 złożonych wniosków o środki unijne, 12 zostało pozytywnych, nie zaopiniowanych. I tak jak już powiedziałem, żeby wystąpić o każdą jedną dotację, trzeba mieć ten wkład własny. I teraz jeśli spojrzymy na środki z Unii Europejskiej, o które powiat wrocławski się ubiegał, i te 12 wniosków, które już są jest pozytywnie zatwierdzonych, załatwionych, my jako powiat wrocławski dostaniemy prawie 35 milionów dotacji na te wszystkie 12 projektów. I teraz może krótko, jak są podzielone te projekty unijne. Bo tutaj chciałbym jeszcze jedną ważną rzecz powiedzieć. Powiat wrocławski, to o tym mówię zawsze, powiat wrocławski to jest 9 gmin wokół Wrocławia. To jest powiat, który w bardzo dużym tempie się rozwija. Bardzo duże tempo zaludnienia jest tego powiatu, tak? Przybywa nam mieszkańców. W tej chwili mamy w granicach 140 tysięcy mieszkańców. Tyle samo mamy w tej chwili pojazdów. I mamy te 580 km dróg i wymagania mieszkańców, którzy zamieszkują powiat wrocławski, są bardzo duże. Są bardzo duże, w związku z tym, żeby spełnić te wymagania i te potrzeby mieszkańców, my jako ten samorząd powiatowy musimy różne działania podejmować w celu chociażby zadowolenia tych mieszkańców.
Wracając do projektów, 12 projektów, jeden duży projekt drogowy, 3 projekty dotyczące właściwie infrastruktury drogowej w mniejszym stopniu, 6 projektów oświatowych i 2 projekty takie, bym powiedział, stricte socjalne, przeznaczone dla placówek oświatowych. Ale i panie starosto, informacyjno-komunikacyjne musimy rzeczywiście też do tego grona dorzucić, dokładnie, prawda? Bo to jest bardzo ważny przebieg informacji przy tym biznesie i strefa biznesowa. To są właśnie ważne projekty. I teraz krótko o tych projektach. Tak? Pierwszy, największy projekt to jest projekt TNT, to jest przebudowa drogi. To jest ten duży projekt drogowy. Tutaj ważna informacja, bo proszę Państwa, tutaj w tym projekcie drogowym powiat wrocławski dostał 85% dofinansowania, bo całkowity koszt realizacji tego projektu, o którym mówimy, to jest przebudowa drogi, zjazd z autostrady w kierunku powiatu świdnickiego. I to jest przebudowa prawie 12 km drogi, która po pierwsze będzie poszerzona, po drugie będzie ta droga, przy tej drodze powstaną ścieżki rowerowe, powstaną chodniki dla mieszkańców. To jest bardzo ważna inwestycja, bo tak jak już powiedziałem, łączy 2 powiaty, powiat wrocławski z powiatem świdnickim. To jest droga dojazdowa między innymi do naszego ośrodka sportów wodnych w Bożegniewie. W związku z tym, że dość dużo pracy i wysiłku włożyliśmy w rozreklamowanie tego ośrodka, to tam w tej chwili w trakcie takich ciepłych weekendów mamy od 4 do 5, 6 tysięcy mieszkańców z Wrocławia i nie tylko. W związku z tym też i ta droga dojazdowa musi być odpowiednia, ale też i komunikacja transportowa do połączenia stref, między innymi w Świdnicy. Tak? Bo, uprzedził pan starosta moje pytanie. Nieprzypadkowo chciałbym na moment zatrzymać się właśnie w tym punkcie, ponieważ jak rzeczywiście odłożymy to, co związane z turystyką i z napływem rzeczywiście, być może przyszłych mieszkańców powiatu wrocławskiego, no to jednak w tym przypadku, panie starosto, chyba pan potwierdzi, że mówimy o bardzo kluczowej inwestycji pod kątem gospodarki właśnie dla naszego regionu. Mówię o tym nieprzypadkowo, no bo jeżeli używa pan starosta też sformułowania, że mamy do czynienia z łącznikiem, jest ten specjalny układ komunikacyjny, to czy to też oznacza, że to jest początek drogi dopiero, panie starosto, pod kątem inwestycji i tego, co będzie się działo właśnie wokół wspomnianej drogi 2000D? Tak, dokładnie. To jest tak jakby pierwszy etap, pierwsza budowa. I to jest taka, bym powiedział, trochę inwestycja w przyszłość, tak? Bo też chcemy tereny inwestycyjne, które są w tamtym rejonie, czyli Mietków, to jest w tej chwili gmina, która jest oddalona od Wrocławia i najdalej położona w powiecie wrocławskim, w związku z tym tam też chcemy te tereny uaktywnić, w związku z tym jest to taki krok trochę w przyszłość, który ma spowodować właśnie ewentualnie kolejnych inwestorów, którzy się tam pojawią na tamtych terenach, ale chciałbym też powiedzieć o terenach, które my jako powiat wrocławski mamy w swoim posiadaniu i to są tereny w tej chwili w specjalnej strefie wałbrzyskiej przy trasie 35 Wrocław-Wałbrzych i tam mamy duży areał, który od 4 lat jest w strefie wałbrzyskiej i w tej chwili mamy sytuację mniej więcej taką, że po ostatniej firmie, która weszła na strefę tarnobrzeską, skończyły się właściwie grunty gminy Kobierzyce. Te nasze grunty, które w strefie są, tej wałbrzyskiej, są prawie bezpośredniej odległości, bliskości tych wszystkich LG. W związku z tym ja tutaj widzę dużą szansę na sprzedaż tych gruntów i to w niewielkim czasie. W związku z tym, gdyby doszło do sprzedaży tych gruntów w naszej strefie, no to ten budżet powiatu wrocławskiego mógłby być jeszcze większy. Właśnie, jeszcze większa stabilność, bym chciał zaryzykować takie stwierdzenie. Większa stabilność. Bardzo króciutko muszę dopytać, panie starosto, ponieważ pan sam na początku rozmowy zwrócił uwagę na perspektywę roku 2018 i przyszłych wyborów samorządowych. Czy faktycznie po roku 2018 możemy być w takim razie według tej diagnozy pańskiej spokojniejsi o ten budżet powiatu wrocławskiego dzięki tym inwestycjom, o których teraz mówimy? To też powoduje, że inaczej pan starosta będzie patrzył no,
na przyszłość regionu pod tym kątem? Dokładnie tak, bo w każdym budżecie, tak jak już powiedziałem, ten budżet 120-milionowym, w każdym budżecie planujemy środki ze sprzedaży, bo ten budżet oczywiście musi nam się bilansować. Z jednej strony sprzedaż i dochody, z drugiej strony wydatki. Tak jak w każdym budżecie rodzinnym, te dwie strony powinny być równe. W związku z tym tutaj też jest pewna inwestycja w przyszłość, która pozwoli przez kolejne, myślę, parę ładnych lat prosperować dobrze, a nawet bardzo dobrze powiatowi wrocławskiemu właśnie między innymi przez te sprzedaże gruntów. Bo ja powiem taką ważną rzecz, bo my co roku generalnie ze sprzedaży gruntów do budżetu planujemy kwotę od 6 do 10 milionów. W tym momencie przy cenach takich, jak w tej chwili są na rynku kobierzyckim, tych pieniędzy przy sprzedaży mogłoby starczyć naprawdę na ładnych parę lat, żeby tak jakby zabezpieczyć tą sprzedaż na kolejne lata powiatu wrocławskiego. Krótko jeszcze o sytuacji finansowej, bo ta nasza sytuacja jest naprawdę dobra. Właściwie jedynym takim kredytem, spłatą, którą w tej chwili mamy jako powiat wrocławski, to jest spłata siedziby budynku powiatu wrocławskiego na ulicy Kościuszki, bo oczywiście ten budynek był wybudowany na kredyt, bo poprzednia nasza siedziba budziła wiele wątpliwości, w związku z tym poprzedni starosta, zarząd, rada zdecydowaliśmy się na budowę nowego obiektu i spłacamy to do roku 2026 i po tym roku będziemy już na tyle szczęśliwi, że właściwie jeśli nie zaciągniemy nowych zobowiązań, to będziemy mogli mówić o jeszcze większym sukcesie. Zamykając tylko na moment wątek infrastruktury drogowej i tego budżetu, o którym pan starosta powiedział, to ja tylko chciałem jeszcze części naszym telewizom przypomnieć, że oczywiście obok wspomnianego Mietkowa, który się pojawił, to beneficjentami też tej inwestycji w prostej linii przecież będą mieszkańcy czy Kilianowa, Piławy, czy właśnie tamtejszego Milina. Mniejsze miejscowości, ale rzeczywiście dokładnie tak. Pod tą A4, o której wspomnieliśmy państwu, to się wszystko oczywiście wpisuje. Ja tylko dopowiem, korzystają z tego mieszkańcy właściwie trzech gmin, bo to mówimy o gminie Kąty Wrocławskie, o gminie Mietków i pośrednio o gminie Sobótka, bo też jest z tamtej strony dojazd do gminy Sobótka. Panie starosto, patrząc jeszcze na mnogość projektów, które państwo tak naprawdę wdrażacie w powiecie wrocławskim, to ja chciałem zapytać, obok infrastruktury drogowej, czyli no stricte wzmocnienia konstrukcji nawierzchni i tak dalej, jest jeszcze ten projekt, który jest przecież kontynuowany od lat, zatytułowany Bezpieczna Droga, po prostu. Czy to jest tak, że z końcówką tego roku i właśnie przy takim zamknięciu i podsumowaniu budżetu, o którym pan dzisiaj mówi tak szczególnie, znalazły się jakieś środki rzeczywiście na kolejną inwestycję w ramach tego zwiększenia bezpieczeństwa, no bo to przecież to jasny komunikat też ze strony starostwa zawsze szedł do opinii publicznej. Tak, dokładnie, panie redaktorze, to jest kolejny rok realizacji Bezpiecznej Drogi, programu Bezpieczna Droga. Ja tylko szybko przypomnę, że program ten zakładał budowę chodników przez 3 lata, rok 2016, 2017, 2018. Zasada była prosta, łatwa, logiczna, przyjęta przez wszystkich wójtów, burmistrzów, którzy wchodzą w skład powiatu wrocławskiego. My co roku, od roku 2016, każdej gminie z powiatu wrocławskiego przyznajemy kwotę 300 tysięcy na budowę chodników przy drogach powiatowych, tam gdzie ma być chodnik i ma być poprawione bezpieczeństwo. Czyli najczęściej są to drogi do szkół właśnie, przy drogach powiatowych i gminy muszą kwotę 300 tysięcy również dołożyć. Tyle, ile dołoży gmina, my tyle dokładamy. Oczywiście przez cały okres tych 3 lat każda gmina od nas dostanie kwotę 900 tysięcy i tyle samo musi dołożyć i daje to kwotę 16 milionów w ciągu 3 lat wbudowanych w chodniki, które mają w znacznym stopniu poprawić bezpieczeństwo, bo my jako powiat wrocławski już odeszliśmy od tych takich remontów drobnych, bo w tej chwili na tych naszych inny drogach czas nastał, już nastał inny tak. czas. Jesteśmy o krok dalej, budujemy te chodniki, program się sprawdza, mieszkańcy są zadowoleni, że właśnie w ich miejscowościach powstają te chodniki, bo to często są właśnie, tak jak już powiedziałem, drogi do szkoły, przedszkola, nie wiem, do kościoła i ludzie po prostu z tej infrastruktury drogowej chodzą, korzystają, z czego nas bardzo cieszy
i to cieszy. Jeszcze, panie redaktorze, wspomnę o jednym ważnym projekcie. Projekcie informatycznym. Właściwie mamy dwa takie projekty. Pośród tych 12 projektów mamy dwa takie projekty. Jeden to jest e-urząd, który jest realizowany po raz drugi wspólnie z 8 gminami z powiatu wrocławskiego. W pierwszym etapie, w pierwszym projekcie kilka lat wcześniej brało udział 7 gmin. W tej chwili w tym nowym rozdaniu, w nowym projekcie e-urzędy bierze udział 8 gmin. Drugi taki ważny nasz projekt właśnie z projektów informatycznych to jest projekt dotyczący geodezji i wszystkiego tego, co w geodezji dobrego się dzieje. A przypominam, że mamy u nas w powiecie jako taki pierwszy program w Polsce realizowany w ROSiP i tym w ROSiPem naprawdę chwalimy się w Polsce. Jesteśmy zapraszani na różne konferencje dotyczące właśnie w ROSiPu. I teraz krótko do tych projektów, czyli e-urząd, 8 gmin połączonych ze starostwem, z serwerami powiatu, możliwość przez mieszkańców przesyłania różnego rodzaju dokumentów, plików, żeby nie trzeba było odwiedzać starostwa, możemy to wysyłać drogą elektroniczną, to ma jeszcze bardziej poprawić, usprawnić komunikację między mieszkańcami, gminami i starostwem powiatowym. O tyle ważne, że przecież ostatni komunikat z ramienia Ministerstwa Finansów na czele z ministrem Morawieckim szedł taki, żeby faktycznie e-faktury i rozliczania z Urzędem Skarbowym to się działo również wszystko za pośrednictwem drogi elektronicznej. Tak. Nieprzypadkowo o tym Państwu mówimy, bo przecież teraz z końcówką roku weszło rozporządzenie, że nawet mikroprzedsiębiorstwa z ramienia powiatu też mogą się w tym systemie odnaleźć i dzięki temu też szybciej prosić zwrot. To tak na marginesie. Dokładnie, my już będziemy daleko będziemy tak z tym programem. No i ten program geodezyjny, program realizowany właściwie przez 25 powiatów na Dolnym Śląsku. Duży projekt geodezyjny, który między innymi pozwoli nam rozszerzyć, rozbudować ten nasz wrocławski system informacji przestrzennej. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest ten wrocławski system informacji przestrzennej, powiem, że to jest możliwość wejścia na każdą mapę po numerze i sprawdzenia między innymi, co się znajduje na danej działce, jaka jest tam infrastruktura, jakie jest przeznaczenie danej działki. To jest naprawdę świetne narzędzie wykorzystywane przez geodetów, wykorzystywane przez mieszkańców, chociażby takich, którzy chcą kupić na przykład działkę na terenie powiatu, to mając numer działki, mając obręb, mogą wejść na ten WROSiP i po prostu mamy sprawdzić. Nadzieję, że inwestorzy też tam zaglądają. Inwestorzy na pewno też tam zaglądają. To się musi tak zadziać. I to naprawdę jest bardzo dobre narzędzie. Panie starosto, zamknijmy w takim razie temat związany z nowoczesną technologią informacyjno-komunikacyjną. Pozostawiamy również temat infrastruktury drogowej. Na początku naszej rozmowy pan starosta również powiedział, że bardzo mocnym akcentem, no też trudno jakoś stwarzać priorytet między jednym projektem a drugim, jest polityka społeczna. Mówię o tym nieprzypadkowo, ponieważ też z ramienia państwa, czyli starosta wrocławskiego i z ramienia Urzędu Marszałkowskiego przyszedł również jasny komunikat, że znalazły się środki, no można powiedzieć, dla tych najbardziej pokrzywdzonych. I to nie jest też, że tutaj gramy oczywiście na uczuciach, mówię o tym nieprzypadkowo, ale jeżeli słyszymy o milionach złotych, między innymi dla ośrodków pomocy społecznej, czy rzeczywiście dla dzieci z domów dziecka, to bardzo cieszy. To bardzo cieszy. Chciałbym zapytać w takim razie o te najbliższe cele, a dodatkowo założenia całego projektu, o którym Państwo ostatnimi czasy informowaliście. Mówimy oczywiście o kontach wrocławskich i tam jeszcze Wierzbice chyba do tej listy należałoby dopisać. Proszę Państwa, tutaj znowuż krótka historia, bo my jako powiat wrocławski w swoich zasobach, w momencie kiedy przejmowaliśmy, powiaty powstawały, w swoich zasobach mieliśmy dom dziecka w kontach wrocławskich. I po pewnym czasie funkcjonowania tego domu dziecka w kątach wrocławskich przekazaliśmy ten dom dziecka do prowadzenia do Caritasu, zakładając, że Caritas zrobi to lepiej. Rzeczywiście i ta umowa z Caritasem była podpisana na okres 5 lat. I teraz przyszedł ten moment, gdzie ta umowa i czas 5-letni się kończy, prowadzenia domu dziecka przez Caritas. W związku z tym Caritas oddaje nam ten dom dziecka po tym okresie 5 lat. Powód jest prosty, bo w momencie, kiedy Caritas wzięło dom dziecka na swoje utrzymanie,
to w tym domu dziecka było około 70 wychowanków. W tej chwili myślę, że program 500+ powodował, że po prostu rodziny zaczęły zabierać te dzieci. Szkoda, że czynnik ekonomiczny decydował, ale z drugiej strony dobrze też dla tej młodzieży, dobrze, że to się tak po prostu zadziało. Że wracają do domu, wracają do rodzin i w tej chwili w domu dziecka zostało nam około 30 wychowanków. W związku z tym no nie było tej kalkulacji dla Caritasu. My zdecydowaliśmy się ten obiekt z powrotem wziąć, przywrócić jemu tak jakby szerszy charakter działalności, bo w tej chwili na bazie domu dziecka, bo ja tylko przypomnę, że tam mamy kilka budynków, które właściwie przy tak małej liczbie dzieci no nie miałyby sensu bytu i nie byłoby to ekonomiczne w utrzymaniu, dlatego też zdecydowaliśmy się na początku roku, mając tą informację, że Caritas będzie się wycofywał, przygotowaliśmy tam w oparciu o te budynki, które się znajdują, Centrum Usług Społecznych. Jednym z tych elementów, który właśnie będzie realizowany w tym Centrum Usług Społecznych, będzie między innymi dom dziecka dla tych dzieci, które zostały. Mój plan działania jest taki, bo ja zawsze z troską patrzę na te dzieci najbiedniejsze i mój plan działania jest taki, ja bym chciał po prostu gdzieś te dzieci z domu dziecka na wakacje wysłać, nawet na 2 miesiące, żeby właśnie w okresie tym wakacyjnym ten dom dziecka im odremontować i stworzyć takie naprawdę prawdziwe warunki. Ja nie chcę powiedzieć, że te warunki były w tej chwili złe, ale chciałbym im stworzyć jeszcze lepsze warunki. Dodatkowo w pozostałych budynkach, które tam będziemy mieli, chcemy między innymi stworzyć takie centrum dziennej pomocy dla seniorów, osób starszych, bo tego nam brakuje niestety na terenie powiatu wrocławskiego i tu przyszedł ten czas, że możemy właśnie zadbać również o te osoby starsze, bo my jako powiat wrocławski staramy się tak jakby dotrzeć do wszystkich środowisk. I między innymi przez to działanie stworzenia tego Centrum Usług Społecznych chcemy tak jakby po pierwsze zaktywizować wszystkich seniorów, których mamy na terenie powiatu wrocławskiego. Chcemy im zapewnić dodatkowe zajęcia, żeby ci seniorzy nie siedzieli w domach przed telewizorami, tylko mogli wyjść i przyjść czy przyjechać, bo rozbieżność ma bardzo dokładnie duże znaczenie tak, w perspektywie kolejnego dlatego życia. Też tutaj podjęliśmy te działania. Jesteśmy właściwie w tej chwili na ukończeniu tych działań, powiedziałbym, zmierzających do nadania statutów i powołania dyrektora tego centrum, które będzie funkcjonowało od 1 stycznia 2018 roku i myślę, że wielu mieszkańców z naszego powiatu, ale i też te dzieci, które w tej chwili są w tym domu dziecka i które my też przejmujemy, będą po prostu zadowoleni z tego, co my im tam zaproponujemy. Dlatego nieprzypadkowo pytamy rzeczywiście o projekt zatytułowany W prostej linii, rozwój Szansona na przyszłość. Tak. Jak popatrzymy na grono specjalistów, choćby z ramienia specjalistycznego ośrodka szkolno-wychowawczego, czy zespołu szkół właśnie z Wierzbic, to też spore grono się uzbiera, panie starosto, to znaczy w okolicach chyba ponad 40 osób. Wywołuje to nieprzypadkowo. Bo chciałem jeszcze dopytać, czy sama infrastruktura i wyposażenie tych sal to jest także w tej perspektywie, bo tam chyba aż do roku 2019 państwo chcecie te środki dokładnie wydatkować. To się też uda zrobić przy okazji? I uda nam się też to zrobić, bo ja tutaj chcę też zwrócić uwagę, bo też ważnym elementem są te projekty edukacyjne, o których właściwie żeśmy nie mówili. To tak bardzo króciutko. Tak krótko powiedzieć, to tak po pierwsze Szkolny Ośrodek Wychowawczy w Kątach Wrocławskich. Tam w ramach tych środków będzie dobudowana salka do ćwiczeń rehabilitacyjnych oraz dwie mniejsze salki. Tak jak pan redaktor powiedział, tych dzieci jest coraz więcej. Pomieszczenia nam się zaczynają kurczyć, jest ich za mało, w związku z tym też będzie rozbudowa. Też kilka słów chciałbym powiedzieć na temat modernizacji naszej największej szkoły powiatowego zespołu szkół w Krzyżowicach, bo tam też termomodernizacja i przebudowa tych placówek. W związku z tym to nie jest tak, że my jako powiat wrocławski tylko wydajemy pieniądze na drogi, ale to jest też cała i duża infrastruktura oświatowa, o którą zabiegamy, o którą dbamy. Ja z wykształcenia jestem nauczycielem, dlatego oświata jest mi bardzo bliska i dlatego też bardzo mocno również
bardzo duży nacisk kładę na rozwój oświaty na terenie powiatu wrocławskiego. Bardzo panu staroście dziękuję, że też przy okazji udało nam się wątkiem związanym z edukacją zakończyć temat związany z budżetem starostwa wrocławskiego. Pan Roman Potocki, starosta powiatu wrocławskiego, był moim państwa gościem w naszej dzisiejszej rozmowie Echo 24. Dziękujemy także bardzo państwu za obecność. Do zobaczenia.